Cześć wszystkim! Znowu poziom 7, dalszy ciąg Amayui, Castle Meister. Dobra, idziemy do Heavensfall. Tak jak obiecałem? Nie. Idziemy do Dieta. Sprzedamy go Gold Dust. I... Co możemy u ciebie kupić? To... Nas nie interesuje. Wygląda na to, że nie ma kompletnie nic nowego. Nawet or głupiego nie sprzedaje nadal. No cóż, trudno. To idziemy do Heavensfall. Co tu się dzieje? Bardzo urocze miejsce. Wybrali Furasy na swoje miasto. To nie jest zdrowe, Fia. Dotykanie furasów może skończyć się wieloma chorobami. Nanda, antara? Tanizoku o nozoite no ka? Ayashii na. Ah, Abaro! Mimi da! Shippo da! Nan nan da yo? Jiro jiro miru na! Your dad guy. O co ci chodzi? Idokobo, Guarakuna Shokai no Uwasawa, kocini mo todoiteru. Tokuchoteki-na gaiken da to kiiteru kara na. Sugu ni wakatta. O, ciekawe, że już wieść się o nas tak szybko roznosi. Ciekawe, jak zbawienne dla twojej opinii jest wpierdzielenie paru rycerzom. Ja, ichio iyami o ittan da kedo. Sujite nai mitai da na. Yappari henna yatsura da. Sore de konna henpi na tokoro ni nan no yoji da? Przyszłym się zareklamować. Za odpowiednią pieniądze, oczywiście. Gaidar Shokal nigdy by nie. Guarakuma Shokal nigdy by nie zrobił czegoś takiego. Half-elf nante yakkai na sonzai. Serwis manten Guarakuna shoukai o douzo gohiki ni. Jak się zmieniła ta głos. Komatteiru yatsura nara nie ma się co martwić, Fia ma talent do sprzyjania sobie ludzi. Valley of Waste. Jakby to nazwać? Dolina Śmieci. Urocza nazwa. Fia jest dla nich tylko dlatego przyjazna, bo chce ich pogłaskać po ogonie czy czymś tam, co mają. Dobra, znaleźliśmy... Tak, podeszliśmy niedaleko miasta, zagadał do nas jakiś zwierzolud.
i powiedział, że generalnie nie potrzebują, że słyszeli o nas, ale generalnie nie potrzebują naszych usług, ale jeżeli chcemy, to możemy zejść tam niżej, tam jest całkiem sporo ludzi, może ktoś, ludzi, znaczy zwierzoludów i tam, i może ktoś będzie potrzebował naszej pomocy. Dobra, ciekawe, bo myślałem, że coś więcej będziemy mieli do zrobienia, ale wygląda na to, że to na razie nasza jedyna opcja. O, schodzimy na dół i... Trochę jest tu rzeczy. Dobra, jedziemy. Sru! O, Mainichi oznacza everyday. Kolejne słowo, które rozpoznałem. Czekaj, czy on powiedział what the heck? What the heck, okej. Okay. Żeby było jasne, to tłumaczenie jest kompletnie nieoficjalne. Twórcy tej gry mają kompletnie wyrąbane na takich gejinów jak my. Nie umiesz po japońsku, masz pecha. Dobra. Harvest all points, goddess cards, all enemies, wilted sprouts, deploy gate. Dobra, raz, dwa, trzy. Może tak, deployujmy Avaro tutaj. Znaczy, że nie ma nic ukrytego dookoła nas. Guarakuna Shokai. Avaro nie cię nie zrani. Fia to co innego. Fii nie można ufać. Dobra. Z tego co pamiętam, oni może dropią to Beastman Claw, które nas interesuje. O parę rzeczy, które mamy w warsztacie tego wymaga. Dobra, może nam dropnie, może nie. Light Sphere. Monster Capture. Może się przydać. Dobra, czy chcemy iść tutaj? Tutaj, czy tutaj? Może na razie ustawmy się tak defensywnie. Przywołamy Yuiki tutaj. I poczekaj tutaj. Oni podejdą bliżej w następnej turze. Świetnie. Co to ci zabiera? HP minus 5. Chyba, że masz flight albo anti-poison. On nie ma ani tego, ani tego. Więc nie wiem, dlaczego mu nie zabrało życia. A nie, czekaj, to... Nie, to HP. Nie rozumiem. Dobra. Bekogano. To chyba farmiłem w pewnym momencie. Ale zobaczymy. Dobra, co chcemy zrobić? Jesteś w stanie go złapać w jedną turę? 5 obrażeń na 36, nie za bardzo. O, za to łukiem zadajesz dużo lepsze obrażenia. Nasz weteran ring założony. A czy ty możesz go trochę osłabić?
10, wtedy będzie miał 26. Czy możesz go z 26, z 26 zdjąć? Nie, bo nadal zadajesz tylko 5 obrażeń. Monster Capture. Chyba najlepszą opcją będzie spuścić im łomot i nie przejmować się łapaniem ich. I tak zrobimy. Kiedyś tu wrócę i pofarmię ich, ich połapię. Dobra. Zobacz, czy go uda ci się rozwalić. O, mają guard. Okej. Dobra, czy Stone Fist? Stracisz trochę życia, ale masz dużo życia, więc powinno być ok, a troszkę expów ci brakuje. Dobra, idź Yuki. Świetny level up, Karino Yuki. O, i poison dostałaś. O tym nie pomyślałem. Trudno, najwyżej cię wycofamy. Na chwilę. Dobra, możesz go zmiażdżyć, to zmiażdż. No, to chyba był dobry pomysł, wykupienie tego skilla. Znacznie mu wzrosły obrażenia po tym. Dobra, co my tu mamy? Jesteś wrażliwy na ice. Nie mamy nic za ice. To na razie nas nie urządza. Dobra. Karino Yuiki. Tutaj nie może cię zaatakować, chyba że ten drugi. On ma movement 3. Raz, dwa, trzy. Jak się zorganizują, to mogą cię zaatakować, ale potem staną tutaj. To może zróbmy na nich taką małą pułapkę. Dobra. Ciach. Z jakiegoś powodu zdecydowali się nie atakować. Dobra, Avaro, masz swój weteran ring, masz. 13 razy 2, 26. Wystarczająco, żeby go nie zabić. Dobra. On ci zwróci potem z powrotem. Stone Fist nam się skończył również. Możemy to na razie wymienić na Earthman's Fist. Nadal trochę oberwiesz, ale przeżyjesz to. Dobra. Teraz ty możesz się wyposażyć w Capture Rope i go zgarnąć. Masz trochę mniejszą szansę trafienia, ale wystarczy, że raz trafisz. Dobra. O, Insect Claw. To jest przedmiot, który bardzo często mi brakuje do jakichś przedmiotów innych. Dobra. Fia do ataku. Nie zniszczysz go. W tej turze przynajmniej. Dobra. Yuiki niedługo się wycofa. On pewnie zaatakuje Yuiki, co? Dobra. Rozwal go po prostu. Trochę expów ci się przyda. Dobra, Yuiki, wycofaj się. Przyda ci się trochę odpoczynku. A Fia zajmie to. Kodo kaishita.
Co my tutaj mamy? 3 Thunderstone'y. Okej, okay, możemy tego wykorzystać, żeby ulepszyć ten nasz Effin Bow, o którym cały czas zapominam. Już na razie to chyba nie ma póki co jeszcze znaczenia. Okej, okay, dobra, o ile dobrze pamiętam, tutaj również nam się oni zespawnią. Więc tak. Wejdź tutaj, Avaro. Avaro, ano obasan kurushisou. Zdecydowanie. Ale chcesz ich głaskać, patrząc na to, jak brudni są i chorzy? Avaro ma dobry pomysł. Nie wiem, czy zwierzęta myją się w wodzie. Chyba to nie tak działa. Ale dobra. Dobra, jak tam Karyno Yuki? Już prawie się wyleczył. Ostatnie to, że go pewnie przywołamy, żeby pomógł tutaj zbierać rzeczy. Dobra, Karyno Yuki. Chodź. Pomożesz. Dużo się dzieje w miejscach, których nie za bardzo widzimy. Moment, jednak widzimy. Dobra. Chodź tutaj. Karyno Yuki to zbierze. A ty, Fia, chodź tutaj. Lock. Yuiki. Mam nadzieję, że pozbieramy dużo rzeczy po tej mapie. Okej. Okay. Evening Primorse. Nawet nie wiem, co to jest. Dobra, Yuki, możesz iść może w tamtym kierunku. Nie mam pojęcia, co to jest. W każdym razie to jest chyba jedna z większych map, jakie póki co napotkaliśmy. Jeszcze trochę jej przed nami. Okej, potwory zaczynają docierać.
行動開始だ。Możesz go poszczelać? Możesz go poszczelać. To go poszczelaj. Potem Fia wyjdzie zza rogu i go walnie pałką przez łeb. Dobra. Pacu, pacu! Jak trafisz, to zabijesz. Nie, potrzebujesz dwóch trafień. Dobra. To też się przyda. Dobra. To może tak. Ty tutaj. Kto ma mniej FS? W sumie ty to potrzebujesz też trochę many. Ty się lecz. A ty Fia tutaj. Dużo się poruszają, ale chyba dużo w nich kręci się w kółko po prostu. Dobra. Chcemy go łapać. 17, 14 razy 2, 28. Jeżeli trafimy oba ataki, to go złapiemy. Spróbujmy. Super. Blue Thread, ok. Tutaj musimy uważać, bo mogą zacząć do nas strzelać. Jest tutaj już może wrażliwy na pioruny, nie. Ok. Ok, tego nie zauważyłem. Na szczęście mają na tyle mało ataku, że nie są zbyt groźni. Dobra, ci mają 27 HP-ków, jeszcze mniej obrony, więc jak znowu trafisz dwa razy, to znowu ich zgarniesz. Super. Dobra, teraz musimy... tutaj jeden gość siedzi, ale nie widzimy go. Więc Yuiki może tutaj stanie, będzie bronił Fii. Czekaj, możemy to inaczej zrobić, cofnijmy ten ruch. Jeżeli Fia pozbędzie się tego gościa, to odblokuje nam cały pokój. 60%, bardzo możliwe, że nie trafisz. Potrzebujesz dwóch strzałów. Dobra, super. Teraz Yuiki, weź swoją ulepszoną pięść i zniszcz cokolwiek tutaj stoi. Tego się nie spodziewałem. Dobra, on jest dosyć strzałoodporny, więc chyba powinien sobie poradzić. Chyba. Trum, 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 trum. Nic mi nie będzie. Trochę się na XP. Dobra.
Karino Yuki zawsze zostaje taki trochę niemrawą postacią. Nie ma ani szans, ani dużego agility, ani dużych szans na kryta. Dobra. Możesz go zdjąć 8 razy 2. Jeżeli trafisz 2 razy, to tak. Dobra. Ty może tak. Weź jednak tą gorszą pięść, bo oni chyba mają na tyle mało obrony, że to nie zrobi różnicy. Tak, 2 razy traf i gość leży. Super. Dobra, może pozwiedzajmy Avaro. Tego się nie spodziewałem. Co robimy? To nam daje 9 obrażeń. I tak go nie zabijemy, a on nam nie robi obrażeń, to wal. Dobra. Możemy zrobić coś takiego, trochę poszukiwać. To w sumie nie przeszkadza. Dać ci Veteran Ring. Nadal będziesz miał jeden miss, ale przynajmniej teraz zadajesz mu jakieś obrażenie. Tak się nie da oszukać losowości, cofając turę i ponawiając. Zawsze będziemy mieli losowe rzeczy takie same. Ale przynajmniej jakieś błędy taktyczne możemy poprawić. Dobra. Yuiki. Dobra, Avaro. Z jakiegoś powodu wzrosł mu atak. Czy ma prevail? Nie, nie ma. Dobra, nieważne. Rodon skin. Okej. Stone bullet. Chcemy do niego strzelać. I tak go nie zabijasz. To może broń się po prostu. Dobra. Potrzebujemy Avaro we wszystkich kierunkach. Na szczęście mamy dużo czasu, więc nie powinno z tym być problemu. Yuiki, spróbuj jego zniszczyć. Okej, super. Fia przyjdzie. Tutaj mogą być jeszcze jakieś potwory dookoła. Zbadamy to. A i co ta? Okej. Więcej tych smoków. A Varoda sobie radę. Dobra, co tutaj mamy? Dobra, mana mu się skończyła. A i tak chyba tutaj Fia będzie robić robotę. No właśnie. Super. Avaro chyba nie potrzebuje żadnej pomocy, chociaż on jest podpalony, tak? Chyba tylko obrażenia mu zadaję, z tego co pamiętam. Dobra. A, może właśnie dlatego wzrosły mu obrażenia przez to podpalenie. Tak lepiej. Dobra, tego gościa możemy spróbować złapać w następnej turze. Dobra. Super level up. Super, podoba mi się. I Rodon Claw. To też mi się podoba. Dobra.
Capture Rope. Hapeki masz jeszcze. Spróbuj go złapać. Super. Dobra. Zobaczmy, czy tutaj też będzie łucznik. Nie. Dobra. To jeszcze tutaj zbierzmy. Dobra, Avaro, jak tutaj załatwi sprawy, będzie mógł się szybko tutaj przenieść i pozbierać rzeczy. No okej, to nie jest dobry widok, bo to razi prądem. Dobra, to Avaro jakby co sobie gulni. Dobra. Small potion przyda się. Nie będzie tak źle. Spróbuj złapać. Ok, zapomniałem, że tutaj jest Deploy Gate. To może jednak Avaro się wróci i zajmie tego Deploy Gate'a. Dobra. I ty... Możesz na razie się wycofać. Dobra, też wycofaj się na jedną turę. Okej. Damage by Spikes, okej. Dobra, a z innych spraw, Avaro... Co tutaj mamy? No, nic ważnego. Fia może tutaj zaraz to dokończyć, chociaż... Fia może tutaj zobaczyć ten event. Też. Dobra, mamy dużo czasu. Wygląda na to, że już wszystko pozabijaliśmy. O, Fia się zmęczyła. To gulni sobie. Co tutaj mamy? Gold Scale. To chyba też na sprzedaż jest. Dobra, wejdźmy na ten event i zobaczmy. To nie powinno zakończyć mapy. Zobaczmy. Okej, ciekawe, że do tej pory nic się nie domyślał, żeby coś takiego zrobić, skoro to było tak proste. Musicie się upewnić za to, że to wszyscy się dowiedzą, że to wy to zrobiliście. Nie wiem, postawcie jakąś tabliczkę, że naprawa tego zbiornika wody była wspólnie finansowana ze środków Guaraku na Shoika. No inaczej to, no nie wiem. Dobra. Skoro to tyle, to Fiję wyślemy do najbliższego punktu. I Avaro się jeszcze tutaj pokręci i pozbiera rzeczy. Crit, Avaro, do dzieła. Banditki 1, ok, to mi się przydało wcześniej. Banditki 1 daje postaciom skill otwierania zamków. Więc już nie tylko Avaro będzie mógł otwierać zamki, ale dowolną postacią, jakim wyekwipujemy w bandytki, to będzie mogła
to otwierać. Dobra. Gdzieś tu jest ukryte pomieszczenie, bo nie mamy jeszcze pełnej kontroli. Dobra, zobaczmy, może tutaj. Nie tutaj. Może tutaj. Dobra, wszystkie rzeczy pozbieraliśmy. Jeszcze musimy znaleźć to ukryte pomieszczenie. O, tutaj jest, dobra. A właśnie, czy mamy ten przedmiot, który daje search? Tak. Nie, to było... Barrow, lockpick... Mieliśmy coś, co dawało search, tak mi się zdaje. Okej, okay, a może to tylko ten mamy do zbudowania. Mi się pomyliłem. Okej, okay, dobra, nieważne. Znaleźliśmy tą ostatnią rzecz. Goddess Tears. Moratte oko. Blood of Revival. Ore no deban da na. No i dobra. Jak dłoń w rękawiczkę. W limicie się zmieściliśmy. Możemy spadać. Uranus, Purpulor, Green Nut, Faith, Jupiter Gem i kasa. Spoko. Jakieś ciekawe rzeczy dostaliśmy nowe. Okej. Okay. O! A propos właśnie, chciałem powiedzieć, że Giriś na pewno będzie... Giriś będzie z pewnością zadowolony z sukcesów... Jakiej tam było? Zapomniałem, na K. Na pewno bardzo ją pochwali i na pewno zrozumie, dlaczego się wycofała. Kisnisz. Saty. I tutaj kore wa douyu koto da? Karera no koudou wa sentou wo mokuteki to shita mono dewa naku, sono kotoba ni mo gaii ga arimasen deshita. Yotte, souhou ga ayumi yoreru ketsumatsu ga aru to kangaemasu. Postawcie się w sumie w roli Girsha. Za pierwszym razem wysyłacie gościówę i ona wraca i mówi, że ruiny dostały nóg i zaczęły chodzić. A teraz wysyłacie ją znowu i teraz mówi, że boginią rusza bogini. Znaczy, ruinami rusza bogini. I uważa, że to jest jej ciało. Dare ga ayatsuru jinbutsu no souhyou o motometa? なぜ貴様は遺跡を確保していない。そう聞いているのだ。ですが、視界に収めきれぬほど城塞は大きく、工場兵器もない状態では確保も難しく。ふん。つらつらと言い訳だけはよく飛び出す。そもそも本当に貴様は戦ったのか。どういう意味でしょうか。 遺跡を入手することを諦め、落盤に巻き込まれ足取りが不明となった九段の探領士との談合に興じ、おめおめと逃げ帰った。世にはそう見えると言っているのだ。言ったはずだな。世は遺跡を確保したという報告しかいらぬと。 野戦に持ち込めたのであれば、その者を始末すればよい話ではないか。かの者たちに戦闘の意思はありませんでした。あ、ポザテムキスに出したポッドピア。だからどうした。敵の意思など関係あるか。奴らはこのインフルース王国第三王子、ギルシュルースの所有物を持ち出し、許可もなく使用しているのだぞ。ダンズルには十分な罪であろう。 盗みを働いた罪人の言い訳を考慮する必要がどこにある。はっ、おっしゃる通りでした。
他者への甘さは兵を率いる将には必要ない。改めることだ。一層奮励努力します。貴様が運んできた情報はうまく使ってやる。確保するにはそれ相応の準備が必要か。いいだろう。ならば遺跡を確保できるだけの手はずを整えるまでだ。兵器として運用すれば破格の威力を持つ遺跡を戦闘に用いず、わざわざ対人での野戦を選ぶバカだ。御するのはたやすいだろう。さて、奴らがどうすれば遺跡を放棄し手のひらで踊ってくれるか、よーく考えねばならんな。すまない、アバロン、フィア。Dobra, Kisnir zareportowała się u Girsia. Girsi oczywiście ją opierdzielił, że prawdopodobnie nawet nie próbowała zająć ruin, tylko od razu się wycofała i że ma nie wracać, dopóki ruin nie zajmie. A poza tym stwierdzili, że wykorzysta te informacje, które zdobyła, i postarał się jakoś wywieźć Avaro i Fie z ruin, żeby je zająć. No dobra, będzie jeszcze jakiś event? Nie. O, Fort Extension blokowaliśmy. Super. Dobra, to pobudujmy od razu. Axis Hammer. Oni Funk nasz jedyny zużyjemy. Muszę się nad tym zastanowić, na co chcę go użyć, bo wiem, że ten Oni Funk często jest z nim problem. O. To się przyda bardziej. Skill od sercza. Ciach. A poza tym 3 razy Red House chcieliśmy zrobić. To zróbmy. Akurat odblokujemy na to miejsce. Shield Ring. Mamy te rzeczy, to czemu by nie? I te... Dobra, na razie tyle. Dobra, to nie dało nam za dużo miejsca. Myślałem, że odblokujemy coś bardziej przydatnego. Dobra, to może na razie tutaj postawmy te czerwone domki. I tak nie mamy ich wystarczająco, żeby zrobić z nich formację, a przynajmniej jakiekolwiek nam dadzą bonusy. Dobra, to byłoby tyle w tym odcinku. W sumie nie wiem, co teraz mamy do roboty. Chyba po prostu musimy się gdzieś poszwędać i prędzej czy później odpalą się jakieś dodatkowe eventy, dzięki którym będzie się coś działo. O, a może musimy wbić kolejny poziom faith. O, jest kilka opcji. Dobra, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Hej!